Jest potężny, wysoki, a wnętrze aż bije śnieżną bielą. Mowa o nowym kościele budowanym w suwalskiej parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Świątynia jest już prawie gotowa. Ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii, przyznaje, że wierni mogliby już spotkać się w nowym kościele na tegorocznej pasterce. Wystarczy wstawić ławki i ołtarz. Parafianie w głosowaniu podczas niedzielnych mszy świętych zdecydowali jednak, że wolą poczekać na uroczyste, oficjalne otwarcie, które zaplanowano na 18 maja, w dniu urodzin Jana Pawła II. To i tak o rok wcześniej niż planowano pierwotnie. Na pasterkę przyjdą do starej kaplicy, gdzie przygotowywana jest już bożonarodzeniowa szopka. No właśnie, miała być pasterka i mogła być pasterka, jak Państwo widzą, no ale zrobiłem taki wywiad w kościele kilka tygodni temu, podczas każdej mszy świętej, w zasadzie pod koniec mszy świętej, pytałem ludzi, kto jest za tym, żeby była msza święta pasterska w kościele, w nowym kościele. Mało kto podniósł rękę, że większość jest za tym, myśli pozytywnie, myśli roztropnie i praktycznie, że po co na siłę pchać się do nowej świątyni, jeżeli mamy starą kaplicę, dobrą, wygodną, która nam się bardzo podoba, w której bardzo dobrze się czujemy, a tylko tyle, żeby wejść i żeby zmarznąć, to myślę, że to nie tędy droga i nie w ten sposób. Przyjdzie na to czas, że wejdziemy do świątyni, Pan Bóg na to pozwoli. Tymczasem wewnątrz świątyni robotnicy montują lśniące barierki. Trzeba przyznać, że kościół robi olbrzymie wrażenie. To najwyższa świątynia na Suwalszczyźnie. Od posadzki do sklepienia jest bowiem ponad 17 metrów. Najwyższy kościół tylko w Suwałkach, ale na Suwalszczyźnie, jeżeli chodzi o wnętrze. Wnętrze, bo tutaj, proszę Państwa, jest do sufitu, do góry to jest ponad 17 metrów. No, kościoły w Suwałkach są wysokie, no, ale na przykład w Aleksandrze 12 metrów, w Piotrze i Pawle 14-25, w Matce Bożym Miłosierdzia 12, w Bożym Ciele też tam coś około 14, więc on jest najwyższy. Jeżeli chodzi o kalenicę, więc ta wysokość zewnętrzna też może konkurować. No, nie wiem dokładnie, ona nasza ma 20 ponad metrów. Myślę, że jeżeli chodzi o wieże, są wyższe kościoły. No u nas wyższego kościoła nie mogliśmy postawić z tej racji, że tutaj nad tym właśnie przed kościołem jest trasa helikoptera sanitarnego i tylko zezwolenie było do wysokości 35 metrów. Ogrzewanie świątyni zapewnią znajdujące się pod posadzką rury, przez które będzie nadmuchiwane ciepłe powietrze. Co do samej posadzki, to na razie w kościele pozostanie tak zwana posadzka przemysłowa. W przyszłości zostanie wyłożona kamieniem lub innego rodzaju materiałem. Wnętrze jest pomalowane na biało. W środku są nowe konfesjonały i dwa potężne żyrandole. No co jeszcze będzie? Będą jeszcze pozostałe żyrandole. W najbliższym czasie te żyrandole już zawisną. Oczywiście będą one mniejsze, bo te, jak widzą Państwo, to są takie wypasione, przepraszam za to określenie, jakie basiory. Są to bardzo duże żyrandole, średnica 1,60 m, żarówek 50. To jest, nie wiem, czy w Suwałkach taki drugi żyrandol gdzieś znajdziemy. No jeżeli to tutaj w tym kościele, przepraszam za tego rodzaju niegrzeczność, niestosowność, ale ta pycha w człowieku od chwili, gdy został popełniony grzech pierworodny, ona jest obecna i to nieraz wyłazi. Oczywiście nagłośnienie musi być. Bez nagłośnienia dzisiaj kościół bardzo by słabo funkcjonował. Chociaż w tym kościele, jak słyszą Państwo, pogłos jest doskonały, może aż nazbyt doskonały, także nie trzeba by było tego nagłośnienia, no ale tak tylko mi się powiedziało. Ono będzie, ono już w zasadzie jest w realizacji.